najpewniej strzela, jest! Kronika sportowa. Sylwia Urban, dobry wieczór. Iga Świątek już za kilkanaście minut powinna rozpocząć mecz o finał turnieju tenisowego w Madrycie. Półfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Weronika Kudirmietowa. Na zwyciężczynię tego spotkania czeka Aryna Sabalenka. Białorusinka pokonała w półfinale Greczynkę Marię Sakkari 6-4 i 6-1. W turnieju mężczyzn na razie znani są trzej półfinaliści. Wczoraj do tej fazy awansowali Hiszpan Carlos Alcaraz i Chorwat Borna, a dzisiaj Rosjanin Aslan Karacjew, który w ćwierćfinale pokonał Chińczyka Zhanga 7-6 i 6-4. W tej chwili trwa spotkanie Niemca Jana Lenarda Struffa z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Pierwszego seta wygrał Struff 7-6, drugiego Tsitsipas 7-5, a w trzecim prowadzi Struff 5-2. I właśnie po zakończeniu tego meczu na kort wyjdą Iga Świątek i Weronika Kudirmietowa. Tymczasem Katarzyna Piter i Miriam Kołodziejowa awansowały do półfinału gry podwójnej w turnieju tenisowym w hiszpańskim Reus. Polka i Czeszka pokonały w ćwierćfinale Japonkę Miu Kato i Rosjankę Janę Sizikową 3-6, 6-3 i 10-6. Z kolei Jan Zieliński i Monakijczyk Igonys odpadli w ćwierćfinale de Blanc tenisowego Challengera we francuskim Aix-en-Provence. Rozstawieni z numerem drugim, finaliści tegorocznego Australian Open ulegli Belgom Sandrowi Gilowi i Jordanowi Wilżenowi 4-6, 4-6. Tenis ziemny zamieniamy teraz na tenis stołowy. W Tarnobrzegu i Częstochowie odbyły się rewanżowe mecze półfinałowe w Ekstraklasie Kobiet. O rozstrzygnięciach Krzysztof Kuzak. W finale kobiecej Ekstraklasy zagrają Siarkopol Tarnobrzeg i AZS Częstochowa. Wicemistrzynie Polski z Tarnobrzega rywalizowały w półfinale z mistrzyniami kraju AZS-em Wrocław. Już pierwszy mecz we Wrocławiu zapowiedział, że wrocławiankom trudno będzie obronić tytuł. Siarkopol wygrał na wyjeździe 3-0, a dziś przed własną publicznością postawił kropkę na D, zwyciężając 3-1. Wiedzieliśmy, że po 9-0 w setach, że to jest prawie niemożliwe, żeby to Wrocław to odwrócił. Mówi szkoleniowiec Siarkopolu Zbigniew Nęcek. A co do naszej drużyny, ja od wielu lat mówię, że jeżeli za coś się bierzemy, to poważnie. I dlatego w tym roku założyliśmy ten cel w postaci 31. tytułu drużynowego mistrza Polski. Czy go osiągniemy, to się okaże dopiero oczywiście we wtorek. Natomiast robimy swoją robotę, także robota przede wszystkim została bardzo dobrze wykonana we Wrocławiu, a ten mecz autentycznie był takim przygotowaniem do meczów finałowych. Cieszę się, że Hanning zagrała też te dwie gry, jako że Hanning też pewne rzeczy wprowadza jeszcze nowe techniczne, mimo tego swojego wysokiego poziomu, wielkiego poziomu. My ten mecz dzisiejszy wykorzystaliśmy jako już przygotowanie do meczów finałowych i dlatego wprowadziłem do meczu Elisabeth Samarę. Ona wprawdzie grę przegrała z bardzo dobrze dysponowaną Katarzyną Węgrzyn, natomiast w ten sposób też ja ją przygotowuję do meczów finałowych, jako że Eliza kilkadziesiąt godzin temu jeszcze była w Tajlandii, dlatego to nie jest takie dla niej łatwe, prawda, grać po takiej różnicy i klimatycznej, i godzinowej, i podróżach, i tak dalej. Także fajnie, że zagrała w dzisiejszym meczu, na pewno jej to pomoże w meczach finałowych. Natomiast czekamy w tej chwili na przeciwnika. W drugiej półfinałowej parze spotkały się AZS Częstochowa i SKTS Sochaczew. Tutaj rywalizacja była bardziej wyrównana. Pierwszy mecz w Sochaczewie miejscowa drużyna wygrała 3-2. Dziś w Częstochowie AZS triumfował 3-1 i to zawodniczki tego klubu cieszyły się z awansu do finału. Pierwsze finałowe spotkanie w Częstochowie 6 maja. Rewanż dwa dni później w Tarnobrzegu. Stanisław Aniołkowski zajął czwarte miejsce na mecie drugiego etapu wyścigu kolarskiego dookoła Grecji. Po finiszu z peletonu zwyciężył Belg Timothy Dupont. W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Nowozelandczyk Aaron Gate. Aniołkowski spadł o jedną pozycję i jest czwarty. Natomiast panie ścigają się w wyścigu kolarskim Vuelta España. O tym, jak radzą sobie w peletonie Polki, Andrzej Grabowski. Katarzyna Niewiadoma niezmiennie wysoko w hiszpańskiej Vuelcie. Dziś finiszowała 13, a w całym wyścigu jest 6. Znów wygrała liderka holenderka Marianne Vos. I rozwija się żeńska Vuelta. To jej wydanie numer 9. Rozpoczynano nieśmiało od ścigania jednodniowego. Powoli dodawano kolejne klocki, aż powstała ładna wieża.
Od tego roku to już wyścig tygodniowy, do tego niedoklejony do wydania męskiego, odbywający się jego w bardzo, bardzo dawnym terminie, czyli nie późnym latem, a kwitnącą wiosną. Dziś czwarty etap, do tej pory bez większych trudności, ale właśnie dziś góra dół i tak w kółko. Chętnych do ucieczek nie brakowało. Między innymi sprawdzała się mistrzyni olimpijska, Austriaczka Kiesenhofer. W pewnym momencie ruszyła i Agnieszka Skalniak-Sójka, ale bez efektu, bo był peleton. Niezbyt duży, 30-osobowy, który miał jednak ochotę na coś więcej. Na sprint na mecie, a w tym sprincie najlepsza Holenderka Marianne Vos, tak jak wczoraj, tak i dziś. A w tym peletonie Katarzyna Niewiadoma na 13 miejscu i Kasia na Vuelcie bardzo spokojna. 4 etapy za nami, 3 do końca. Czuję się dobrze. Przyjechałam tutaj na Vueltę nie myśląc o walce w klasyfikacji generalnej, tylko jestem tutaj w roli pomocnika, także po prostu bierzemy etap po etapie i wiadomo, najcięższe etapy są przed nami, także na pewno duża zmiana w generalce nastąpi. A przed nami to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli jeszcze więcej gór. Chcemy też tutaj walczyć o wygraną etapu, także jutro etap, który tak naprawdę wydaje mi się, że najbardziej mi pasuje i potem większe góry, także jak na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z ekipą w sytuacji, w której się znajdujemy i będziemy walczyć. Spójrzmy jeszcze w klasyfikację generalną. Tu z zapasem liderka Holenderka Vos. Niewiadoma ze stratą 35 sekund na 6 miejscu, ale jutro wszystko pewnie pozmienia się. Dodajmy, że w wyścigu jadą nie tylko Niewiadoma i Skalniak-Sójka, ale i inne nasze zawodniczki. Oczywiście nieco mniej znane i nieco więcej tracące. Aurela Nerlo, Karolina Kumięga i Agata Flis. Polscy hokeiści na lodzie są coraz bliżej elity. Pozostał im jeszcze tylko jeden mecz do rozegrania w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Nottingham. Dziś mieli dzień wolny, a jutro zagrają z Rumunami. W Nottingham z naszymi hokeistami jest Tadeusz Musiał. Leszek Laszkiewicz, team leader polskiej reprezentacji. Rozmawialiśmy przed wyjazdem, wspominaliśmy to, co działo się w 2001 roku, kiedy udało się wywalczyć awans do elity. Przypominają się tamte czasy? Tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że można powiedzieć, że jest podobna atmosfera. Przyjali tutaj ludzie świadomi tego, o co przyjechaliśmy grać i to pokazują na lodzie, także tamtym czasem, kiedy ja grałem, było podobnie. Tak? Byliśmy świadomi tego, jaką mamy moc i udało nam się awansować i teraz taka sama zbieżność tego było. I także na to wskazuje wszystko, ale nie chcemy zapraszać, bo jest jeden mecz, że jest duża szansa, żebyśmy awansowali do dywizji większej. Ale ta moc wzrastała z meczu na mecz. Ta drużyna buduje się z meczu na mecz. Początek wyśmienity 7-0, ale wszyscy deprecjonowali, mówiąc, że Litwa była najsłabsza. Ale później przyszła najmocniejsza Wielka Brytania. Byliśmy o włos od zwycięstwa w regulaminowym czasie. Przegraliśmy po dogrywce. Udało się z Włochami, czyli ten mecz kluczowy, no ale presja wzrasta. Czujecie to, że teraz ten najważniejszy krok, ostatni krok może być najtrudniejszy? Ta drużyna się budowała już od tych sparingów. To już było widać, że sparingu na sparing graliśmy coraz lepiej. Założenie taktycznie przygotowane przez sztabyśmy realizowali naprawdę w 100% i podbudowały nas wszystkie sparingi. I to pokazują teraz chłopaki teraz na mistrzostwach. A presja, no tak, oczywiście, no staramy się wszystko dozować przed każdym meczem. Cały czas powtarzamy, że idziemy krok po kroku. Został ten nas ostatni krok i liczymy, że po prostu spełnimy. Wiadomo, że rolą sztabu szkoleniowego jest troszkę tonować te nastroje, zdejmować presję, a wy widzicie, że choćby po tych młodych zawodnikach, że nogi mogą drżeć w meczu z Rumunią? Nie, na pewno nie. W tym roku nam się fajnie ten zespół zestalił, tak? Mamy grupę doświadczonych zawodników, jak to jest Pasiut, Kolusz, Wajda, Kruczek, Dziubiński. Do tego doszli młodzi chłopacy, z którymi Kalaber już pracował, można powiedzieć, 3 lata, tak? I oni już też są pewni swoich umiejętności. To się fajnie scaliło i ta drużyna jest kompletna, naprawdę. Także nie boimy się o nich. Czujemy o nich taką siłę, taką wiarę, także jesteśmy pewni tego, że ci chłopacy wiedzą, po co tu przyjechali. Da się to zepsuć? Wszystko się da, ale mówię, zrobimy wszystko, żeby to się nie stało i podejdziemy do tego naprawdę w 100% zaangażowani i przygotowani do tego meczu. Jeszcze musimy kilka słów powiedzieć o kibicach, bo zachowują się fantastycznie. To Brytyjczycy mieli mieć ściany za sobą, a wygląda na to, że to polska reprezentacja prawie gra u siebie, bo fenomenalnie odśpiewują hymn, bo mają do tego sporo okazji, ale znakomicie dopingują i jest biało-czerwono na trybunach. Dokładnie tak, no my to czujemy. My to czujemy praktycznie, można powiedzieć, zmianę na zmianę, jak ci kibice są z nami, jak nas dopingują, jak się integrują z tym zespołem, bo są dość blisko nas, można powiedzieć. Także bardzo im za to dziękujemy, no i liczymy, że na piątek na tą Rumunię też w jednym licznym gronie. I Nottingham zostaje w sercu, chyba na zawsze.
No, oby tak było, tego sobie życzymy. Również jutro oficjalny początek sezonu lekkoatletycznego. Światowe gwiazdy tej dyscypliny wystartują w pierwszym mityngu Diamentowej Ligi w Dausze. Wśród nich będzie czworo Polaków. O szczegółach Rafał Bała. Od 14 lat mityngi Diamentowej Ligi przyciągają najlepszych lekkoatletów nie tylko okazją do bicia rekordów i uzyskiwania minimów, ale też dużymi, jak na tę dyscyplinę, nagrodami finansowymi. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji w każdej z 13 imprez otrzymają po 10 tysięcy dolarów, a podczas 14 finałowych zawodów w Eugene wzbogacą się o 30 tysięcy dolarów i zostaną posiadaczami dzikiej karty na Mistrzostwa Świata w Tokio w 2025 roku. Prawdziwym specjalistą od Diamentowej Ligi był przed laty Piotr Małachowski, który czterokrotnie wygrywał klasyfikację generalną dyskoboli. Pierwsze tegoroczne zawody tradycyjnie zostaną rozegrane w stolicy Kataru. Inauguracja odbędzie się tu 12 raz. Kobiety będą rywalizować w 6 konkurencjach. Biegach na 100, 400, 1500, 100 metrów przez płotki i 3000 metrów z przeszkodami oraz w skoku otyczce. Natomiast mężczyźni wystartują w 8. Biegach na 200, 800, 3000 z przeszkodami, 400 metrów płotki, a także w skoku wzwyż, trójskoku, rzucie dyskiem i oszczepem. Do Dauchy wybrała się czwórka Polaków. Na 400 metrów pobiegną Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Resetic. Na 1500 metrów Angelika Cichocka. W skoku wzwyż wystartuje Norbert Kobielski. Kaczmarek i Święty w ostatnich latach prezentowały się znakomicie, ale jak podkreśla ta pierwsza, przed inauguracją sezonu trudno przewidzieć konkretny rezultat. Generalnie wszystko wygląda w porządku, jestem zdrowa i trenuję mi się bardzo dobrze. No, raczej się nie spodziewam jakiegoś super rekordu życiowego, no bo tak jak mówię, 3 tygodnie pracy, no to ciężko, żebym była mega wypoczęta, ale na treningach wszystko wygląda bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że wynik też będzie dobry. Na pewno będzie to mocny bieg. Są też dziewczyny z Jamajki, ze Stanów, więc myślę, że będzie z kim biegać. Ale no też ciężko mi powiedzieć, w jakich one są dyspozycjach. Mamy dopiero 5 maj, więc tak naprawdę ten sezon się zaczyna i ciężko mówić, kto tutaj będzie po prostu w jakiej formie. Cichocka to medalistka halowych mistrzostw świata na 800 metrów i mistrzyni Europy na 1500 metrów. W Dausze wystartuje na tym dłuższym dystansie. To dla niej okazja do powrotu na bieżnię po długiej przerwie. Ostatni bieg miała w marcu 2022 roku. Później kontuzje zweryfikowały jej plany. Jestem szczęśliwa, jestem przerażona jednocześnie. Patrzę dosyć realnie na sprawy. Przez wiele, wiele lat nie startowałam tego dystansu i będąc już tutaj teraz na miejscu w Dausze, zastanawiam się, dlaczego sobie to zrobiłam, że zaczynam od razu od Diamentowej Ligi. No ale co do odważnych świat należy i mam nadzieję, że jutro ma być bardzo mocny bieg na 3,50 prowadzenie, więc chciałabym po prostu kleić grupę no i w miarę dobrze wejść w sezon. Kobielski w halowych mistrzostwach Europy zajął 5. miejsce. W Dausze jego głównym rywalem będzie trenowany przez Stanisława Szczyrbę, reprezentant gospodarzy Mutasis Sabarshim, który jest największą gwiazdą katarskiej lekkoatletyki. Warto dodać, że w lipcu gwiazdy Diamentowej Ligi będą świecić się w Chorzowie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, a kilka tygodni później w Budapeszcie odbędzie się najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Świata. Niemiec Jan Lennart Struff wygrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 7-6, 5-7 i 6-3 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Madrycie i w półfinale zagra z Rosjaninem Asłanem Karaciewem. W drugim półfinale Hiszpan Carlos Alcaraz, który broni tytułu, zmierzy się z Chorwatem Borną Coriciem. Znamy już również jedną finalistkę tego turnieju, to Białorusinka Aryna Sabalenka i ona czeka na rozstrzygnięcie w drugim półfinale i tu już za kilkanaście chwil. Na kort powinny wyjść Iga Świątek i Rosjanka Wieronika Kudziermietowa. Wciąż jest głośno na temat finałowego meczu o piłkarski Puchar Polski pomiędzy Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa, wygranym przez Legię po rzutach karnych 6-5. Ruszyło postępowanie w sprawie Filipa Mladenowicza. Serb po zakończeniu meczu uderzył na boisku piłkarzy Rakowa Marcina Cebulę, Wiktora Długosza i Żana Carlosa. Dziś wydał oświadczenie, w którym przeprosił za swoje zachowanie. Przepraszam przede wszystkim piłkarza, a także sztab Rakowa łącznie z trenerem Markiem Papszunem. Mam świadomość, że to było niedopuszczalne. Tak nie powinien zachowywać się żaden sportowiec. Przepraszam również zawodników mojej drużyny, mój sztab i kibiców za niegodne reprezentowanie barw Legii Warszawa. Mladenowicz na razie nie poniósł żadnych konsekwencji, ale do czasu rozwiązania sprawy może zostać zawieszony. Tymczasem portugalski piłkarz Flavio Paixão po zakończeniu sezonu odejdzie z Lechii Gdańsk, która zajmuje
zajmuje przedostatnie 17 miejsce w tabeli Ekstraklasy i jest bliska spadku do pierwszej ligi. Piłkarze Napoli w 33. kolejce włoskiej Serie A spotkali się na wyjeździe z Udinese i zremisowali 1-1, a to oznacza, że już dzisiaj zapewnili sobie tytuł mistrzów Włoch. Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński spędzili to spotkanie na ławce rezerwowych Napoli. Dziś grało także Empoli z Sebastianem Walukiewiczem w składzie, z Bolonią z Łukaszem Skorupskim w bramce. Empoli wygrało 3-1. W angielskiej Premier League nadrabiają zaległości. Brighton gra w tej chwili z Manchesterem United, 88. minuta spotkania i na razie bez goli. Mecz drużyn z dolnej części tabeli otworzył przedostatnią 25. kolejkę Ekstraklasy piłkarzy ręcznych, a w nim MKS Kalisz pokonał Gwardię Opole 24-23. Liderem jest Orlen Wisła Płock z 3 punktami przewagi nad Barlinkiem Industrią Kielce. 21 punktów traci trzeci Górnik Zabrze. W kronice sportowej teraz siatkówka. Wczoraj rozpoczęła się rywalizacja o Mistrzostwo Polski w Ekstraklasie Kobiet. Kibice w Rzeszowie marzą, by Developers, który tak udanie gra w Lidze Mistrzeń, stanął w końcu na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Polski. O tym Bartłomiej Wisz. Kiedy w ostatnich 3 latach Developers wyraźnie przegrywał starcie o złoto z Chemikiem Police, wydawało się, że i tym razem układ rywalizacji połączy obie ekipy w finale. Sensacyjny triumf łódzkich budowlanych paradoksalnie przerwał niekorzystne dla rzeszowianek zestawienie. Ale popadać w optymistyczne przekonanie, że to klucz do końcowego sukcesu, byłoby zbyt proste. Zresztą porażki z UKS-em w Łodzi 2-3 i u siebie bez wygranego seta, a do tego przegrana w półfinale Pucharu Polski po tiebreaku, jedynie utwierdziły trenera Antigę w przekonaniu, jak ważne jest wyciągnięcie wniosków z drobnych detali, ale też zdobycie przewagi w aspekcie wytrzymałościowo-mentalnym, kiedy o wyniku meczu decydują końcowe akcje. Jesteśmy bardzo mocni fizycznie. Zobaczymy mentalnie. Mamy super puchar, a oni nie. Jeżeli potrafimy wygrywać ten pierwszy mecz, naprawdę będą pod presją. Mówił przed meczem francuski szkoleniowiec. Wczoraj w Łodzi Developers zagrał na własnych warunkach, a siatkarskie abecadło oparte na skutecznej powtarzalności zagrywki i automatyzmach współpracy bloku z obroną okazały się zabójcze dla łodzianek. Konsekwencja właściwych wyborów na rozegraniu i efektywność wykorzystywania taktycznej przewagi w określonych ustawieniach ułatwiły wicemistrzyniom Polski końcowy sukces 3-1. Ale to dopiero początek. Jak słusznie zauważa środkowa bloku łodzianek Aleksandra Gryka, czas teraz na spokojną analizę i wybór właściwego kierunku do celu. Ten finał się jeszcze nie skończył. Grałyśmy niejednokrotnie z zespołem z Rzeszowa. To jest długa droga do tego medalu, więc naszą ciężką pracą na treningach wypracujemy sobie taką drogę, która będzie nam się podobać. Weronika Sędka była łódzka siatkarka, tyle że budowlanych, a obecnie środkowa Developersu słusznie zauważa, iż zwycięstwo na parkiecie rywalek w takich rozmiarach, ale też okolicznościach ma ważne znaczenie. Naprawdę pokazałyśmy, że potrafimy walczyć. Myślę, że się wspięłyśmy na wyżyny swoich możliwości. Trzeba przyznać, że kibice OKS zresztą bardzo uprzykrzali życie tym hałasem. Teraz naszym największym plusem będzie to, że my gramy u siebie, więc mam nadzieję, że kibice tak jak zawsze dopiszą. Będzie podobna atmosfera jak tutaj na hali. Mam nadzieję, że po prostu pokażemy dobrą siatkówkę. Jedna z najdłużej grających w Rzeszowie siatkarek, przyjmująca Jelena Blagojewicz, wie, jak istotny jest kolektyw i to w takich starciach, które prowadzą do najważniejszych rozstrzygnięć sezonu. Zapracowałyśmy na ten pierwszy sukces, dodaje serbska kapitan. Final jest coś innego, bardziej inne emocje, może więcej presji, może więcej tego adrenalina. No, oczywiście dużo jeszcze jest przed nami. Zrobiłyśmy taki malutki kroczek, ale musimy to powtórzyć. Zatem w Łodzi porażkę UKS-u 1-3 i tam oczywiste rozczarowanie, ale jak słyszeliśmy, z punktu widzenia Developersu to dopiero początek drogi do historycznego sukcesu. Drugi finałowy mecz w niedzielę, kwadrans przed 15 w Rzeszowie. Rywalizacja o złoto potrwa do 3 wygranych. Natomiast w drugi mecz finałowo Mistrzostwo Siatkarzy pomiędzy Jastrzębskim Węglem i Zaksą Kędzierzyn-Koźle odbędzie się w sobotę. Po pierwszym spotkaniu prowadzi Jastrzębski Węgiel, który wygrał wczoraj Zaksą. O tym Krzysztof Klepczyński. Wielki finał Mistrzostw Polski Siatkarzy rozpoczął się od wygranej Jastrzębskiego Węgla 3-0 z Zaksą Kędzierzyn. Pewnie nikt nie stawiał na to, że mecz będzie miał tylko 3 sety, niezależnie kto miałby w nich wygrać. A to, że wygrał Jastrzębski Węgiel, to na pewno jeszcze spora, no, niespodzianka, dlatego że w sezonie zasadniczym i w finale Pucharu Polski górą była Zaksa.
trzykrotnie, więc Jastrzębianie, można powiedzieć, muszą mieć mały kompleks, ale wczoraj tego kompleksu absolutnie nie mieli. Od początku nadawali ton w rywalizacji, od początku grali dokładnie i nie mieli takich dziur, w które czasem wpadał zespół Jastrzębskiego Węgla i to wtedy rywalom napędzało grę. Wczoraj tego nie było. No i z wyniku powinien być chyba bardzo zadowolony libero Jakub Popiwczak. Wynik to jedno, bo 3-0 wygrać z Zaksą to jest, myślę, nie lada sztuka i naprawdę ciężko jest to zrobić, ale najważniejsze mi się wydaje było to, że po prostu graliśmy dobrze w siatkówkę, od początku do końca, po prostu stąpaliśmy twardo po ziemi, robiliśmy to, co potrafimy robić i wypłaciło to zwycięstwo, tylko że z drugiej strony nikt nam mistrzostwa nie da za jedno zwycięstwo. Trzeba być twardym, mocnym, dobrym w całej serii. Kapitan Zaksy Aleksander Śliwka. Jastrzębie zagrało świetne spotkanie, nasza postawa nie wystarczyła na to, aby wygrać nawet seta. Wiemy natomiast, że mamy dużo rzeczy do poprawy. Jeśli wykonamy te elementy poprawnie, będziemy z pewnością w walce o zwycięstwo w kolejnym meczu. Gramy również w Kędzierzynie przy własnych kibicach, także mamy nadzieję na wyrównanie tej serii. Do trzech zwycięstw toczy się rywalizacja o złoto mistrzostw Polski siatkarzy. Jeżeli wygra się pierwszy mecz, ma się handicap, ale czy ma się już złoto w kieszeni? Absolutnie nie. W Kędzierzynie w sobotę o 14.50 rozgorzeje druga bitwa o ten najcenniejszy kruszec mistrzostw Polski. I myślę, że każdy wynik jest możliwy w starciu Jastrzębskiego Węgla z Zaksą. Ale co by nie mówić, na razie to Jastrzębianie prowadzą w play-off do trzech wygranych 1-0. Dodam, że obie drużyny zmierzą się ze sobą także w finale Ligi Mistrzów już 20 maja. Dzisiaj czekamy jeszcze na mecz półfinałowy w turnieju tenisowym w Madrycie, w którym Iga Świątek zagra z Rosjanką Weroniką Kudziermietową. Kronika sportowa.